Cześć. Hej, 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 hej. Kto tą pogodę ukradł? Nagrałeś tam? Post Coast, this is Post Coast. Chlapa nagrałeś? Zrealizowali to na dobrym poziomie, takim jak sobie zakładaliśmy, więc tutaj jakby nie ma odstępstw in minus, jest ta norma utrzymana, także myślę, że jesteśmy zadowoleni z tego stanu, który jakby jest po tej przerwie i fajnie możemy pracować od razu już od tego początku okresu. Staramy się tak planować pracę, żeby wszystkie aspekty taktyczne zgrywały się z motoryką, właśnie żeby intensywność była poprzez czas pracy, wymiary boiska, ilość zawodników, akcje, jakie zawodnicy mają zrobić, ale też żeby dana faza gry była ujęta w każdym treningu i konkretne elementy, żeby już w pierwszym sparingu wyegzekwować na przykład grę defensywną, tak jak na przykład było widać dzisiaj, kiedy pracowali się nad wysokim pressingiem i tymi momentami. Intensywność chcemy, żeby była utrzymana cały czas, przynajmniej na pewno jeżeli chodzi o samą intensywność treningu. Objętość, czyli długość zajęć, czy jakby ilość kilometrów przebiegana w danym treningu, na pewno się będzie też teraz zwiększać. Później i ten cały obóz setniowy będzie też obciążający dla zawodników. Będą też jednostki takie wyizolowane, nie będzie ich za dużo, ale będą wyizolowane bez piłek, bo pewną pracę też trzeba wykonać taką stricte biegową. Natomiast w większości są to zajęcia piłkarskie połączone z motoryką wiedzy. Teraz. Od pierwszego treningu wprowadziliśmy już założenia taktyczne realizowane w każdym treningu. Przed każdym treningiem były odprawy taktyczne, krótkie, ale już z konkretnymi elementami. Też chcemy nakreślić na każdy sparing konkretne zadanie już od pierwszego, żeby to nie było sparing w stylu wybiegajmy albo żeby to tylko potakować jako jednostkę. Oczywiście jest to jednostka treningowa, ale też z konkretnym zadaniem, żeby zawodników już weryfikować od tego pierwszego meczu sparingowego, żebyśmy już po prostu byli jakby powiedzieć spięci na to, co robimy. Jak najszybciej skracamy! Chodź za tam! Tak, tak, dobijaj! Brawo! Zbiegamy! Skupiam się na tym, żeby swoje zdania realizować na wysokim poziomie. Natomiast jeżeli przyjdzie sparing na przykład z GKS-em Jastrzębie, z pierwszoligowcem, to też na pewno pewne aspekty taktyczne i wiedza, jak dany przeciwnik gra, będzie wdrażana i będziemy chcieli pewne rzeczy i wykorzystywać i neutralizować. Ja bym chciał przypomnieć zawodnikom zasady, które były w tamtej, w końcówce rundy i teraz delikatnie wdrażamy w każdy trening. Tych zasad jest sporo i w ataku i w obronie. I będziemy po prostu je małymi krokami przypominać. Ustawienia będziemy doskonalić, też zachowania indywidualne, te które przerobiliśmy też będziemy doskonalić, bo zawodnicy już je w większości załapali i fajnie funkcjonują, już nawet od pierwszego treningu po tych przypomnieniach widać. Na razie nie będzie jakichś wielkich nowości, po prostu chcemy doskonalić to, co było trenowane wcześniej. Nie, ci ucieknę, teraz znowu. Jak się nie, ja.
Pamiętacie takiego piłkarza? Wiadomo, to mówię. Trzy metry. A tam miała...